No, witam wszystkich. Lecimy z wyciąganiem. Co tam dzisiaj, patrzcie, grubo, trzy wory aż i dwa wory i plecak. Co się dzisiaj tam za darmo udało upolować? Jedna kapustka, no te kapustki to patrzcie, to prawie jak moja pięść. No, ale jak to przysłowie mówi, darowanemu koniowi nie zagląda się. Tu mamy takie trzy kabaczki. Brawo, ile taka pozycja kosztuje? Funta 60, a kapusta taka mikrus, chyba nie ma nawet ceny, bo powiem wam, że no wygląda mega śmiesznie, nie? No ale nie będziemy śmiać. Ulala, myślałem, że mi się tu... Patrz, jaka zupa, hulala. Ta pozycja wygląda naprawdę zacnie. Miałem nie brać tej zupy, ale 3 funta, patrzcie, no ponad 15 zeta taka. Taka zupka, dwie takie pozycje mamy, jutro na obiadek leci jak talala, jak to się mówi, tu mamy kalafiorek. Ile ta pozycja? No 1,1, ale on chyba był droższy, ohoho, taki wiecie już, on jest taki, jak to się mówi, no w życiu trochę przeszedł, jak to się mówi, coś tutaj się zazielenił chyba, a nie, to jakiś zielony listek, Bez tragedii, spokojnie, nie wyciągajcie pochopnych wniosków. O, cytrynka, teraz patrzcie. I co tej cytrynce brakuje? Co jej brakuje? Patrzcie, jędrna, świeża, normalnie wyścigowa. Tu następna cytryna wchodzi, no i kurde, znowu. Ile za taką pozycję ludzie muszą zapłacić? Patrzcie, funta 40, no to jest jakieś 7 zeta. A ja mam aż 3 takie, patrzcie. Trzy worki, no kurde, 7 zeta, no to 7, tu mamy prawie 21. Kurde, plus jeszcze jedna, to już jest 28. Chrystus Pański, chyba trzeba jakąś cytrynówkę zrobić, spirytus zakupić, no i działać, jak to się mówi. Co my tu mamy? Mleko jakie to jest? No sugar, oh my god. Powiem wam. Nie wiem, z czego ono jest. No jakieś mi tutaj z jakichś ziaren to mleko jest, ale nie wiem. Myślałem, że to jest owsiane, ale nie jestem pewien. Ile taki? Powiem wam, 2,30. No ponad dychę takie jedno mleko. To nie jest tania pozycja. Co my tu mamy? Pomarańczowy soczek Tropicana Orange. Dlaczego oni już to wyrzucają? Patrzcie, 3,25, 15 zł, ponad 15 zł. Taka pozycja, to nawet nie jest litrowe. Ja pierdziele, niezła zdziera, co? Lecą, kurde, z ludźmi, powiem wam, po bandzie. I dlatego ludzie już chyba nie chcą kupować, bo te ceny po prostu, jak patrzą, to mdleją. Jak to się mówi? Kurcze, mamy tych soczków trochę. Powiem wam, no kurde, przetrwamy jakoś, znowu ten tydzień się obleci, nie? Nie ma co zawsze narzekać, zawsze jakoś się to patrzcie. Ciekawe, czy te pozycje, no nie, no zakręcony jest dobrze. Ja już się, wiecie, wystraszyłem z tym sokiem, że możliwe, że on jest używany. No, wiecie, to różnie bywa. W tych sklepach ci klienci niekiedy, wiecie, oni tylko tak, a sprawdzą zapach, coś tam i otwierają. No jest tych takich klientów, takiego badziewia pełno. Sami wiecie, o co chodzi. Co my tu mamy? Pieczareczki. Uwielbiam, ale kurde, ale pozycja, dwie pieczarki. Ile taka pozycja kosztuje? 7 zeta za dwie pieczarki, za dwie główki. No ostro. Ja się naprawdę nie dziwię, że nikt tego nie zakupił. 7 zł dać za dwie pieczarki, to już trzeba być naprawdę chyba, nie wiem, na kacu albo w stanie upojenia dobrego. No mi by się to nie zdarzyło, nie wiem, jakbym chciał to, a my tu już mamy, patrzcie, 4 takie pieczary. A tutaj co mamy? A, to są pieczary z taką, może ktoś to jadł. To jest fajna pozycja, z jakąś taką kruszonką to jest, wiecie, już miałem to kiedyś, nie wiem, ile to kosztują takie dwie pieczary. No 2,30, no to też jakieś tam 11 zeta, nie? To jest taka fajna przekąseczka, taka to jest wegańskie na pewno. I tu mamy takie trzy pozycje. No się cieszę, powiem wam, bo ja to lubię. Co my tu mamy? Tu mamy taki pepper steel fryer. To jest fajne takie. Dorzucacie sobie do tego jakiegoś kurczaczka czy rybę.
sosik jakiś, jak macie, wiecie, śliwkowy ja ostatnio daję, bo też udało się za darmo go wyszarpać. No i zajadacie, co my tu mamy? Tu taką mamy sałateczkę, patrzcie. Oni nieźle robią te sałatki, patrzcie, kukurydzy nawalili. Tu jakaś marchewka, groszek, no nie ma jakichś takich, wiecie, żeby ktoś się narobił, nie? Jakiś dietetyk namyślał przy tej robocie. Do tego jakieś masełko tutaj jest czosnkowe, no i to już jest szczyt ambicji tego po prostu dietetyka, nie? No ale co ja będę mówił, no tak ludzie działają. Tu mamy, dobra, czwarte te pieczareczki. Co tu jeszcze wjeżdża? O, następne są te kabaczki, one są zarąbiste, powiem wam, do sałatki. Tak sobie je slajsujecie tak cieniutko i do tego buraki i po prostu jest bomba. Jest bomba. Co to w ogóle za pozycja jest? Patrzcie, jakieś ziemniaki. Co to za ziemniaki? A to takie, nie wiem, co to jest. Jakieś ziemniaki, nie wiem, z jakimś tłuszczem chyba. Nie mam pojęcia do końca, co to jest w ogóle. Zobaczymy tylko, jak to cenowo wygląda. No, z 15 zł taka pozycja, więc... Fajerwerków bym się nie spodziewał. No nie, no jeszcze są dwie jakby cytryny. Jacie, patrzcie ile cytryn. No nie wiem, tam było chyba 28 zł, no jakieś... z 35 zeta na tych samych cytrynach. Ja pierdzielę. Nieźle, oni są w plecy. Co my tu mamy? Tu mamy takie, patrzcie, buraczki. Zacne, lubię te buraczki. One są za... ile? Funta 70, ale to jest fajna pozycja. W Lidlu też one są. Polecam je, bo są fajne. Co my tu mamy? Tu mamy ten słodki taki groszek. On jest fajny, tylko troszeczkę go wrzątkiem, wiecie, tak musnąć. Nawet można zalać sobie z czajnika wrzątkiem ten groszek. Jest rewelacja, taka przekąseczka zamiast chipsów. Ja powiem wam, zarzucam często, bo jestem na diecie. No, ale te efekty, nie, no wiadomo, dobra, nie będziemy się tam... A to jaka pozycja, nie, no słuchajcie, funta 30, no 7 zł za takie coś. Ja pierdzielę, jakiegoś chleba wzięli, przekroili, coś tam ogarnęli. Sosu jakiegoś dowalili i oni są zadowoleni, że to ktoś kupi. Ja pierdzie, oni myślą, że ludzie są jeszcze tacy naiwni. No nie, no nieźle. Co my tu mamy? Tu mamy jeszcze te dwa groszki. I co tu jeszcze wchodzi za pozycja? I tu wchodzi pewnie jakiś humus. Nie wiem z czego ten humus. Spróbuję się. Ogólnie lubię to. Lubię to, jak nigdy nie jedliście humusa, to spróbujcie, bo jest fajna pozycja. No dobra, no i tutaj mamy, jesteśmy, no to jeszcze nie końcówka, żeby tam jest spokojnie, tylko teraz musimy jakieś tutaj pudełka ogarnąć, bo patrzcie, co tu się dzieje dopiero, słuchajcie, patrzcie, tu bułeczki są dwie, brawo, a tu zaraz wbijają te, oj, moje precelki ulubione, one po prostu kradną moją duszę niekiedy, powiem wam, te precelki, I do airfryja wrzucacie 3 minutki. Po prostu. Dupę rozwalają, jak to się mówi. No i co my tu mamy? Tu mamy jakieś rogale. Te w ogóle paluchy. Te są spoko, bo one są chyba wytrawne, powiem wam. Tu mamy 3 takie paluchy. 4, 5, 6 takich paluchów. Jeden ktoś pogryzł, ulala, no powiem wam, chyba była, jak to się mówi, w sklepie doszło chyba do małej konsumpcji. A nie, przepraszam, zwracam honor, jest drugi kawałek, nie wiem, ale wiecie, wam się też pewnie tak jak mi zdarzyło, no że nie wiecie co, jak smakuje w sklepie, no i tak sobie każdy niekiedy wiecie, no pozwoli spróbować, skosztować, nie? No bo to... Nie zapłacone, to można wyżreć, nie? Za darmo. No i tak wygląda to wszystko, nie wiem. Walnijcie jakiś komentarzyk. Wszystko oczywiście jest za darmo na aplikacji Olio. Śmiało instalujcie i sobie łapcie, jak to się mówi. Nie kupujcie, tylko łapcie za darmo, nie? No, jak dacie suba, tam wiecie, jakąś łapkę i komentarzyk pod filmem, no to w ogóle od razu wypijam 2 mleka na raz. Do tego paczkę cytryn
paczkę cytryn lecę. Dobra, świruję. Na razie, trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam.